Muszę zostać na miejscu, żeby strzec Iberiona. Oddałeś obozowi nieocenione usługi. Tylko na tobie możemy polegać. Udaj się na cmentarzysko orków i dostarcz mi informacji. O, spadające gwiazdy znowu latają. Poczynionych przez strażników. Tak, 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 tak. Okej, natychmiast ruszam w drogę. A co dostanę w zamian? A co dostanę w zamian? Bryłki rudy? Chyba jednak źle cię oceniłem. Ale potrzebuję twojej pomocy. Proszę. Dobra. Ominimy tamten dialog. Dostaliśmy z dobrej grudy, ale on nic nie mówi. On się ucieszył, że chętnie wyposażę cię w nowy ekwipunek, abyś nie zginął w tej misji, no i... Natychmiast ruszę w drogę. Ale jesteśmy przecież z nowego obozu, więc bez przesady. Niech... O, dostaliśmy jeszcze pierścień. No też w ogóle. Gdzie jest to cmentarzysko orków? A właśnie, jeszcze gdzie jest cmentarzysko? Niedaleko stąd. No i znowu Talas będzie naszym koksem. Znajdziesz go na świątynnym... I przewodnikiem. I jakim jeszcze. Będzie twoim przewodnikiem. Ta, fajnie. Trochę mi się tak nie widzi, żeby latać znowu z Talasem po całej kolonii karnej. Znaczy, może nie kolonii karnej, ale w ogóle... No. Co mam zrobić, żeby zostać świątynnym strażnikiem? Najpierw musisz Dobra, on nic świątynie nie powie, ale jeszcze... A, weźmy swoje drugie rudy. Jeszcze Kalon. Siema. Czego chcesz? No, chcemy nagrodę za to, że znaleźliśmy co nieco. A czego chcesz? Co nam możesz zaoferować? Daj mi napoje mana, wystarczy mi ruda, daj mi zwoje z zaklęciami. Wiadomo, że zwoje są najlepsze. Daj mi te zwoje z zaklęciami. Wykorzystaj je mądrze. Prawda. Do zobaczenia. No to siema. Okej, musimy udać się na cmentarzysko orków. Jej! I to kolejna misja, która będzie związana z tym kretynem Talasem, który nie wiem po co w ogóle istnieje. Tylko po to, żeby latał i nas uprowadzał. Okej, zapiszmy się. Może tak. Hyc. No to co? Mam nadzieję, że cały odcinek od materiału. Nie wiem, czy nagrywać dwa. Może nagrajmy od razu dwa odcinki. Więc chodźmy jeszcze na cmentarzysko orków. Jej! A ty Talas nie pal tyle zioła, bo ci strzelę przez łeb. Zapomnijmy o całej... Dobrze, zapomnijmy o sprawie. Przysyła mnie Kor Angar. Masz mnie zabrać... A więc znowu mam robić za przewodnika. Niech to szlak. Bodajbym nigdy nie ujrzał tej księgi na oczy. Spoczko, no dobrze. Nie ujrzysz. Chodź. Być za mną. O, tak jest! Należało się! Ej, może mnie nie okradną. Please, please. O mój Boże, co ja robię tu? Nie bijmy Talasa, spokojnie, bez nerwów. Wszystko będzie jak należy. Tylko niech się wczyta gra. Talas, dobra. Już nie palisz zielska? Okej, możemy z tobą biec. Przewinąłem tak szybko, że nie zauważyliście, że z nim rozmawiałem. Jej! Okej. Okay. A mam katar i przeziębiony jestem troszeczkę, ale to chyba nie powinno być aż tak źle. No i Talas znowu jest naszym przewodnikiem, mimo że doskonale wiem, jak dojść na to cmentarzysko, to jednak posłużę się nim. I pamiętam, że po raz pierwszy, gdy nagrywałem na starym koncie Gotika, ten moment jakoś strasznie przypadł mi... Jakoś tak strasznie mi się podobał właśnie odcinek, w którym szedłem na to cmentarzysko i buszowałem w tym cmentarzysku. W ogóle pamiętam, że jak nagrywałem, szła burza, czyli już był tak koło czerwca, czyli już było tak od szkoły wolne, dlatego też dobrze mi się to kojarzy. I akurat gadałem z, później po nagrywaniu z Meszpierem i właśnie gadałem z nim po nagraniu, jak już montowałem odcinek chyba, już coś tam renderowałem, właśnie z nim gadałem na GG, coś tam jak ci idzie na YouTubie, coś tam się spotkamy, może coś znowu i tak dalej, pokombinujemy. I właśnie Meszpier wziął, właśnie gadałem z nim i nagle gdzieś przywaliło, a my mieszkamy w tej samej miejscowości, niedaleko siebie na dodatek, gdzieś przywaliło bardzo blisko nas, nagle na GG zaczęło się spam, o matko, ale dupło jebło i w ogóle, no nie, zaczęliśmy się śmiać, że haha, w ogóle nieźle, nieźle, no i musiałem wtedy akurat wyłączyć komputer, no niestety podczas burzy jakoś tak dziwnie jest, że jeszcze dobrze, że się nic nie stało z tym komputerem, bo tak walnęło, że naprawdę bardzo blisko gdzieś. Musiałem wyłączyć komputer jak najszybciej, no i niestety ten odcinek się jakoś zbugował, że go wrzuciłem dopiero z następny dzień, czy tam dwa później, no i niestety burza przeszkodziła, no ale wspomnienie wtedy jak z Meszpierem zaczęliśmy spamić na GG, a co się dzieje, jebnęło i w ogóle było naprawdę świetne i w ogóle miałem wtedy taki dobry humor, jak pamiętam tamtego dnia, coś musiało się wtedy stać, ale nie wiem co, ale mniejsza z tym, dobra, lecimy. Ja już mógł się doczekać, jak będę mógł sobie do szkoły na longboardzie popylać, no ale to jeszcze troszeczkę, dzisiaj był taki fajny, ciepły dzień i nie padało i błękitne niebo jest do tej pory. Akurat
akurat sam raz nie pójdę z tobą na drugą stronę tego mostu. Nie jestem samobójcą. No to nie. Oszalałeś, że chcesz tam wchodzić. Nawet Ballukor stamtąd nie wrócił, a on miał ze sobą świątynnych strażników. Co ma być, to będzie. Wracaj do obozu. Ja się tu trochę rozejrzę. Niebo znajdę wszędzie. Jestem bez sił i szkoda, że nie wzięliśmy sobie, nie daliśmy w żyłę, czyli w siłę przed wyjściem z obozu, bo mam 15 punktów i fajnie by było jednakowoż trochę przypakować. Albo trochę 5 punktów mana i 10 siły by się fajnie było wyposażyć przed tą wyprawą, no ale zobaczymy jakieś, stoczymy jakąś walkę z orkiem i wylukamy. O nie! Smocze, znaczy te kąsacze, nie smocze zębacze, co ja mówię. Dobrze, że nie trafiłem, bo nie o tym mówiłem. Dlaczego one tu stoją? Chodźcie tutaj. Albo chodź jeden. Ciebie chcę. Tak, chodź. Raz. No. A, bo to są potworki, które atakują z nienacka. Znaczy one się skradają, a dopiero gdy podejdą na odpowiednią odległość. A, tam jeszcze jakiś ork chodzi, a orkowie mają bardzo dobry wzrok niestety. Może być lipa. Gdzie on lezie, taki kawał drogi? Dobra, pierdziele, muszę załatwić najpierw tego, a tamten się wpływa. Jaki hit! No ale Bezi jest moim mistrzem Bezi jest, bo jest kretynem i nie potrafi się bronić, jak zawsze. Dobra, spoko, damage wjeżdżamy temu kolesiowi, ale to było akurat, kurde, tak przykre. Dobra, Talas, siema typie. Dałbyś mi siłę, szkoda, że on nie może uczyć nas. Mógłbym wziąć sobie ten, streetować. A nie, nie wiem, czy się cheat, czy jest cheat na tego helpera, czy jak mu tam. Czyli takie coś, co może nam dać, co ma wszystkie item przy sobie z gry, jakieś takie bzdety i tak dalej, i tak dalej. Nie pamiętam. No są dwa te orki? Serio? Nie pamiętałem o tym. Zawsze myślałem, że jest jeden. No ale muszę się jakoś ich pozbyć, aby spróbować ominąć. Trzeci? O cholera. Mój susoko. Dobra. Postarajmy się przeżyć. W ogóle z czego niby ten bal jakoś tędy przeszedł, a tak naprawdę nie pobił tych orków. To jest trochę naciągana historia z tym balem. Okej, gonią nas. O, biegną. Ale chyba nie dobiegną. Czy mogę któremuś z was strzelić heada? A nie! Jeden dobiegł! A, pierwszy na górze. Jeszcze jeden strzał, bez ich. O nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Jeszcze jeden ork. Ej, w sumie pokonajmy tych orków. Postarajmy się troszeczkę. Ten odcinek będzie... Wiem, jak dojdziemy do grobowca, skończę odcinek. Tak, jest. Fajnie by było jakoś zbugować tego orka kolejnego. Wleźmy na jakąś skałę może. Bo nie wiem, odczepił się od nas koleś? Tak, odczepił się. I wyknijmy coś. Na wzmocnienie. Mogą być te esencje. W sumie mamy dużo tego esencji. Albo spróbujmy może z jakiegoś skilla. Co my mamy tam? Grom, kule ognia mamy nawet już. Odniste pociski, sen, telekineza i sople lodu. Właśnie, sople lodu. Czy to nie działa na orków tak, jak powinno? A nie, bo to jest sopel, a nie bryła, więc gówno. Nie zadziała niestety, bo... Albo pełzacza się zamienimy. 7. Zobaczymy, jak sobie pełzacz poradzi z takim orkiem. Pełzacz powinien być... A nie, pełzacz będzie już słabszy. Chyba niż my. Niestety. Czymś tak się nie wydaje. No to sobie popylamy z pełzaczem. Zobaczymy, czy pełzacz... Czy jeśli będę pełzaczem, to się wkurwią na mnie. A jednak... Nie, dobra, kąsacze nie. A czy ten ork się wkurzy? Spoko. Czyli jest okej. Okay. No i tak wygląda cmentarzysko. O, ich jest tu więcej. No to niedobrze, niedobrze. Ja się go ugryzę w dupę. O nie, to był głupi pomysł na maksa. Wow! I mi wyłączyło grę. Okej, okay. Access Volation prawdopodobnie. Więc zakończę odcinek tutaj, ale muszę najpierw się...
O, Access Volation, cholera. Boże, żeby mi tylko klipa nie popsuło. Dobra, to dzięki, że obejrzeliście odcinek, a ja no niestety mam problem. Ale to już mniejsza. Na razie.